Przyjacielem Kulturacji. Dobrze, proszę Państwa, Pani Prezes przygotowała dla nas prezentację, więc rozpoczniemy od części tej prezentacyjnej, potem przejdziemy do różne trudności techniczne mamy za sobą. Oddaję głos Pani Prezes Marcie Daniewskiej. Bardzo proszę Pani Prezes. Ja chciałem podłożyć. Sama
mówię, idź po tej drodze, żeby było na sobie. Na tą chwilę, bo się domyślę, kiedy ja się wiemy, pozyskaliśmy 7 głównych właśnie sponsorów, partnerów. Pozyskaliśmy umowę wartą, czyli bardzo dużo jakby kwota, nasze wyjazdowe, gdzie jakieś wyżywienie, posiłki, no to bardzo dużo rzeczy jest wykonanych rzeków wartości, na które musi dodać pieniędzy. Pozyskaliśmy też firmę Ojona, która przekazała w ramach kwarteru 4 samochody do użytku drugiego. Więc mówiąc, że od stycznia 25 nowych podmiotów i firm, które założało motorowi. Bardzo dobrze wygląda to, około 10 tysięcy jest warte, plus prawie 40 tysięcy to są sponsorzy, którzy miesięcznie wpłacali na dół. To jakby jest lista tych sponsorów i różnych partnerów, które się u nas pojawiły. Część z nich to są sponsorzy, którzy wynajęli loże na arenie. Te loże zawsze stały puste na chwilę. Wszystkie jest wynajęte jako koszt takiej loży, to jest 4000 miesięcznie i jakby zaangażowali się i są jakby z nami. Jeśli chodzi o przyszły sezon, na ten sezon kończy się w czerwcu, więc sponsorzy są już pewnie zamykani. Na przyszły sezon są dwie bardzo ważne firmy, które zaangażują się we współpracę. Jest to firma z branży konsumenckiej. No, nie chciałabym na razie mówić, co to jest za firma, do której przyszedłem i oficjalnie do niej prosimy, ale to jest firma, która na 3 lata wiąże się z motorem. Plus grupa firma międzynarodowa w zasadzie, która także zaangażowała się w ruch i umową z ulewem. Prosimy jak rozmowy z innymi firmami typu Kewa, typu Herka, czy jest. Jeśli chodzi o mediany ruchu, prawie Państwo, jak wyglądało, to dla mnie było oczywiście duże zdziwienie, że taka oglądalność jest raczej drugi, tak? No, to są przykładowe mecze, które się odbyły na arenie, część jest wyjazdowych, gdzie telewizja TVP Sport transmitowała, więc zasięgowo i widzów jest to bardzo duży sukces. A jeśli chodzi o media społecznościowe, to także cała technika, bo to oczywiście przekłada się na sponsorów, tak? Bo sponsorzy do nas. To takie porównanie jest, jeśli chodzi o kluby lubelskie, tak? Jesteśmy na pierwszej propozycji i mamy się z czym chwalić, tak? Dostaliśmy ostatnio taką informację, jeśli
dwa punkty są, jeżeli to są wykonankowe, tak? Więc tutaj mamy po prostu kilku punktów, łącznie z na przykład Igorem Gandunim, który jest prawkarzem, który został też powołany do wykonanych, tak? Więc mamy też właśnie dwóch naszych wykonanków, Igor Gandunim i Mikołaj Kowalski. Mikołaj Kowalski został dzisiaj tutaj powołany, został powołany do reprezentacji 16 i jedna powołany do Słowacji. Tutaj już wygląda to strukturę, jak właściwie wschody były takie pytania, jak to było na dzisiejszą sytuację dobra. Do tego, do dzisiejszego dnia mam w niebie u Was spark mogą mówić na Rusko. Więc przygotowaliśmy się na akt, który nigdy nie było, nie była ona zrobiona, powstała teraz jest. Niektórzy mają, a nie chcą mieć. Generalnie rozmawialiśmy ze wszystkimi tymi osobami, nie wiem, teraz głowie, wszystko. Nie wiem dlaczego, na mnie jest już nie lepiej, że jest czujnie nastawiony do tej akcji, chyba nie chcę się tam tyle się robić. Łącznie ze wszystkimi, jedyną ugodą, która została, to jest pan Bartnicki, to jest ugoda, która opiewa na 5000, ponad 5000 miesięcznie i ona już będzie do grudnia spłacana. Więc tak jak wygląda. Pozostałe wszystkie ugody typu MKK, Polinowex, to były zaciągnięte zobowiązania na dość duże kwoty, zostały spłacone. Więc tak wygląda, jeśli chodzi o cele sportowe, no to głównym naszym celem oczywiście każdy liczył na każdy liczył. Kibice liczyli, zawodnicy do tej pory liczą na baraże w tym roku jeszcze, ale play-offy. Na baraże. Play-offy są w piłce, nie wiem gdzie są play-offy, ale... Baraże to utrzymanie. Nie, to są baraże, ale nie oszukujmy się, też nie było takiego ciśnienia w tym roku, żebyśmy musieli te baraże osiągnąć. Było bardzo dużo kontraktów, które były automatycznie przedłużane, czy zawodnik gra, czy nie gra. Więc to jest czas na wyczyszczenie tej sytuacji, zawarcie nowych kontraktów. I cele sportowe, myślę, że to będziemy ogłaszali już, jak będziemy na rozpoczęcie sezonu mieli konferencję prasową. Celem jest awans w przyszłym roku z pierwszego do drugiego miejsca. Chcemy dokonać takich transferów, żeby one nam to po prostu zapewniły. Dziękuję pani prezes. Tak, naturalnie pani prezes Sączyna. Tak, dziękuję bardzo. Już za chwilę gościom oddam głos. Najpierw spytam, czy państwo radni mają pytania. Bardzo proszę w takiej kolejności pan radny Chodny, pan przewodniczący Drost i pan radny Bielak. Bardzo proszę. Co prawda na slajdzie to było pokazane, że jest nawiązana współpraca z okolskimi klubami i bodajże też województwa, ale chciałem się właśnie dowiedzieć, bo wiem, że z tym duży problem był w poprzednich latach. Jak ta sytuacja obecnie wygląda, czy rzeczywiście jakieś podpisane są umowy i zobowiązania dwustronne, że tak powiem, jeżeli chodzi o właśnie współpracę, głównie mam na myśli jakieś pozyskiwanie właśnie tych najzdolniejszych zawodników z Lublina, czy też z województwa lubelskiego. Kluby mało podpisane takie partnerskie umowy, ale na przykład od czerwca planujemy w ogóle zrobić testy, jeśli chodzi o akademię, planujemy zrobić testy wszystkim zawodnikom i będziemy się w niektórych grupach skupiali tylko na grupach A. Grupy B będziemy mieli podpisaną umowę z na przykład z Widokiem i część dzieciaków, które po prostu u nas grają, a nie będą łapały się do pierwszej grupy A, będzie po prostu trenowała, będzie oczywiście teraz przy współpracy z naszym
będziemy starali się wszystkich. No wiem, że tam był okres, czy PKS są, czy przekazują odesły do jakiego oni biały strukturę. No ja sobie nie wyobrażam, po to też wzięliśmy pana, zaprosiliśmy do współpracy pana Kuleganieckiego, który jest taką marką, która buduje i łączy, też współpracuje z tymi grupami, żeby nam po prostu tacy zawodnicy nie uciekali, tak, bo jest masa takich przypadków, tak, gdzie po prostu są fajni zawodnicy, ale to nie za to, tak, więc na pewno będziemy z nimi współpracowali. Myślę, że w momencie, kiedy powstanie akademia, nie będzie w ogóle tego problemu mieć, bo będziemy mieli tak dużo pewnych, żeby... Bo to jest coś, co w ogóle, to jest chyba największa inwestycja, jaka powstaje w Polsce, tak, bo kto tutaj nie przyjeżdża, to właśnie to zaznacza, tak, że powstaje 7 boisk, tak, gdzie, no, nie wiem, no, nie ma takiej akademii, która by tak chciała się rozwijać. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Cisadło, bardzo proszę. To znaczy nie usłyszałem do końca odpowiedzi na pytanie kolegi, z którymi konkretnie klubami Motor jakby współpracuje, czy to jest Rubinianka, czy BKS Budowlani, czy też Wrotkowie, no tych klubów mamy mnóstwo. No ale załóżmy, że jakieś prace w tym kierunku są prowadzone, żeby ze wszystkimi, żeby ci najlepsi po prostu z Rublina trafiali akurat do klubu wiodącego, tak jest. No to taki mamy plan, to tak. Ale tutaj chciałem się spytać, nie wiem czy dobrze widziałam, że pan Jakuba zainwestował dotąd 5 milionów i 100 tysięcy złotych i rok temu słyszałem, że w zasadzie udzielił pożyczki klubowi na 500 000 złotych i chciałbym spytać, czy to te pieniądze to jest jakby żywa gotówka, czy na przykład użyczanie jakichś samochodów czy innych rzeczy i chciałbym spytać, co się mieści w tych 5 100 000 złotych, w jakim to okresie po prostu, no bo ta współpraca chyba jest od roku czy półtora i czy to w ostatnim czasie te 5 milionów zostały zainwestowane, czy wcześniej, prosiłbym jakby o rozszerzenie tej sprawy. I też chciałbym spytać, jak pani tutaj prezes mówiła, że właśnie zawodnicy drugiej drużyny Motoru osiągają sukces, więc są na pierwszym miejscu tam widzę, awansują do kolejnej grupy i chciałbym spytać, kto w tym zespole gra i czy ci zawodnicy też grają jakby w zespole pierwszym. Dziękuję bardzo. To powiem ostatnie pytanie. Tak, to jest bezpośrednia współpraca z trenera Sierakowskiego z panem i ci zawodnicy, około 6 zawodników z drużyny rezerw trenuje w ogóle z pierwszą drużyną i na przykład w ostatnim meczu był pan Zbiciak, Sosty. Generalnie 3 zawodników jeździ w ogóle na wyjazdy, na mecze, 5-6 trenuje. I generalnie jest takie, że w momencie, kiedy nie grają u nas, grają w rezerwach, więc to jest taka... A czy ten drugi zespół to jest młody, juniorzy, tam też no jeszcze, tak? Czy też zawodnicy jacyś... Nie, to są zawodnicy, którzy, to są wszyscy zawodnicy młodzieżowcy. Ci zawodnicy, którzy trenują z nami, ci tutaj na prezentacji, którą pokazałam, to są zawodnicy, którzy mają profesjonalne kontrakty, stypendialne, to nie są w ogóle jakieś kontrakty, jeśli chodzi o wysokie finanse, to są stypendialne kontrakty, reszta zawodników w rezerwach, czyli czwartej lidze przyszłej, będzie grała nieopłatnie. Aha, dobrze, jeśli chodzi o pierwsze. Od października jakby te pieniądze, które pan przekazał, są od października i one są tak naprawdę na po części na bieżące funkcjonowanie, na spłatę zobowiązań, czyli tak jak mówiłam, tak, było część zobowiązań już około 1 600 000 złotych, to były zobowiązania, które były w klubie, które trzeba było spłacić, plus do tego no, bieżące funkcjonowanie, tak? Jeśli chodzi o wynagrodzenia, zmieniliśmy wiele oszczędności, mamy na przykład ze zmiany biura, tak? Siedziba klubu znajduje się też w innym miejscu. Wszędzie, gdzie można było znaleźć oszczędność i nie wydawać tych pieniędzy, po prostu one są oszczędzane. Całe zestawienie, no to nie jest teraz z pamięci powiedzieć, na co dokładnie każda złotówka szła, ale jakby one szły, mówię, no... Ale tą pożyczkę, którą pan Kuba tutaj, to my oddajemy tą pożyczkę? Nie, nie, ona będzie zamieniona na akcję. A, zamieniona na akcję. Tak, tak. Nie oddajemy żadnej pożyczki. To jest wkład pana Jakuba w klub, tak?
A kto będzie posiadaczem akcji, przepraszam? Część została zamieniona, tak. Część już została zamieniona, tak, a część... Tak zwana konwersja, chyba że dyrektor ma z równym po planie. To zgadza się, panie przewodniczący. Uch, odetchnąłem z ulgą. No i pani Leona. Monika mnie rozszyfrowała. Dobrze, czy na wszystkie pytania pan prezes, panu radnego odpowiedziała? Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Pan radny Eugeniusz Bielak, bardzo proszę. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, pani prezes. Ja mam pytanie, bo tam jakieś zaległości panu Bagińskiemu mamy i uważam, że po krótkiej rozmowie z panem Jakubasem usłyszałem, że zresztą medialnie będę się odnosił może to, co medialnie było, że po prostu te kontrakty, które poprzedni zarząd robił, nie były trafione. I tutaj, panie przewodniczący, skoro szkoda, że myśmy nie mieli posiedzeń wcześniej jako radni i nie wiedzieliśmy dokładnie, Fundacja Wolności powiedzmy nam trochę opisała, jak to wygląda. No i te artykuły, które tam fundacja ma informacje, nie, no to są, te kontrakty były nieciekawe. Nie? I to, co media pisały, to wiem, że to była prawda, bo słyszałem to z profesora właśnie od pana Jakubasa, że nie był zadowolony z kilku kontraktów, że po prostu no, na wyrost daliśmy coś, co komuś to może nie grać w klubie. Bez względu na formę, jaką ma, czy wychodzi do pierwszej drużyny, że pieniądze tam powiedzmy miał dostawać. Dla mnie to jest niewyobrażalne i uważam, że powinniśmy to dobrze rozpatrzyć i panu Bagińskiemu nie zapłacić, jeżeli po prostu kontrakty były zawarte ze szkodą dla miasta Lublin, bo miasto Lublin to pan prezes Majka zawarł umowę, ugodę, którą jakbyśmy przytrzymać, tak? To jest 5300 miesięcznie, które my musimy płacić i to ktoś poprzedni, po moim poprzednicy podjął taką decyzję, tak? Więc no to chwilę, no to prawdopodobnie trzeba by było, nie wiem, wypowiedzieć ugodę i... I skierować sprawę do sądu, ponieść koszty, tak? No, ale to... Rozumiem. Nie, to nie pani prezes tego nie może ujawnić, ani my, wydaje się, nie mamy prawa
do takich pytań. Jest kwestia odpowiedzialności zarządu, no wcześniej przed miastem, bo to była spółka miejska, odpowiedzialności zarządu za trafność podejmowanych decyzji. I to w tych kategoriach należałoby rozpatrywać. Jeszcze pani prezes uzupełni. Odnośnie kontraktu, tak? Oczywiście pan Jakubas pewnie nie miałby tylu pieniędzy, gdyby tego nie liczył, tak? Na co wydaje. Więc w tym momencie od nowego sezonu, tak jak pan Bielek tutaj mówi o kontraktach, wszystkie kontrakty zostaną zmienione, bo tak jak mówię, kontrakty były wcześniej podpisywane tak, że zawodnik dostawał wynagrodzenie nawet nie grając, tak? Albo miał automatyczną podwyżkę, nawet jak nie grał. Więc na tą chwilę wszystkie kontrakty będą po prostu zmienione, jest jedna kwota, nie ma tam. Nie będzie kontraktu za asystę, bramkę, nie wiem. Za to, że siedzi, że patrzy, no nie, tego po prostu nie będzie. Jest jedna kwota, którą będziemy pilnowali. Będzie główna premia, która również zostanie ogłoszona na rozpoczęciu sezonu, żeby zawodnicy wiedzieli, o co będą grali, ale jest to dość duża kwota, więc myślę, że motywacji nikomu nie zabraknie. A sprawiedliwie będzie tak, że po prostu za wyniki będziemy płacić. Pan dyrektor ma zgodę uzupełnienia, tak odpowiedzi? Bardzo proszę. Tak, panie przewodniczący, uzupełniając jeszcze panią prezes Daniewską, jeżeli chodzi o tą ugodę, która tutaj wpadła dotyczącą pana Bartnickiego, wcześniejszego prezesa. Nie można wstrzymać płatności takiej ugody, która była wymagana. To jest wynagrodzenie, które pan Bartnicki uzyskał w ramach pełnionej funkcji. Natomiast przez pewien okres wstrzymał sam wypłacanie sobie jako prezesowi. Ta ugoda jest nieoprezentowana. W momencie, kiedy przestał pełnić funkcję, mógł żądać od razu zapłacenia przez spółkę całości lub, tak jak zostało to ustalone, zostało to rozłożone na rady, które nie są oprocentowane. I czy decyzje podejmowane przez prezesa są dobre, są złe, częściowo dobre, częściowo złe, jest to niezależne od tego, że pełnił tą funkcję, wykonywał określoną pracę i za to należy się wynagrodzenie. Możemy oceniać oczywiście słuszność tych poszczególnych decyzji, ale to jest jakby inna całkowicie płaszczyzna od wynagrodzenia, które uzyskał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie radny, w trybie do pytania, bo pan przewodniczący Nowak już dosyć długi okres czeka. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja się nie zgodzę z panem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli się pełni funkcję, jest to odpowiedzialność i odpowiedzialność za kontrakty, gdzie są duże pieniądze, miejskie pieniądze wchodziły w grę, więc ja tego nie przyjmuję, absolutnie nie godzę się z tym. Jeżeli były niedociągnięcia jasne i wyraźne i widoczne finansowo, to miasto musi się, my radni, a jako radny domagam się, żeby miasto wystąpiło na drogę sądową i żeby te pieniądze odzyskał. Mnie nie interesuje, że siedząc zawodnik będzie dwa lata będzie siedział czy rok na ławie i będzie grał po 10 tysięcy. To chyba jakieś nieporozumienie. To, że patologie, trzeba to nazwać w tym imieniu, były patologie. Jak pan mówi, że rozliczyliście się, to mówię panu, że nie. Jeszcze szczerze woli. Dwa lata temu u mnie Zygmunt Kalinowski był i mam te papiery, miałem przynieść na sesję, na komisję, ale po prostu to było dawno i obiecałem mu, że będę występował, niezapłacone miał za trenowanie. I jak chcę, ja panu dostarczę te dokumenty, bo tam jest wyrok sądowy też i to dostarczę państwu. Po prostu, no dziękuję, nie będę. Panie radny, ale może nie w zakresie motoru Luli, tylko poprzedniego podmiotu, czyli jeszcze LKP. Tak. Ale to nie jest inny podmiot. Ale z zobowiązaniami wzięliście taki pan Kalinowski. Nie. Dobrze. Dobrze, bardzo proszę, zgłaszał się pan przewodniczący Nowak. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Tutaj pan dyrektor Mazur w zasadzie wyjaśnił sprawę. Faktycznie jest to bulwersująca historia pana Kalinowskiego, ale nie dotyczy tego podmiotu, więc tutaj ani pani prezes, ani bieżący podmiot nie mogą ponosić odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Natomiast ja jeszcze tytułem do pytania, bo pan radny Dross podnosił temat pożyczki i akcji. Pani prezes, ja rozumiem, że te akcje będą należały do właściciela, czyli do pana Zbigniewa Jakubasa, tak?
Dobrze, to dziękuję bardzo. Natomiast mam takie pytanie. Oczywiście bardzo cieszę się, że pani prezes została szefową Motoru Lublin, bo to na pewno jest gwarant podniesienia jakości i także lepszego klimatu wokół drużyny, a także myślę, że relacji z radnymi, którzy różnie byli przez poprzednie władze traktowani i z tymi naszymi obecnościami na meczu też bywało. Mieliśmy przygodę z przewodniczącym. Właśnie miałem powiedzieć, że pan radny, pan przewodniczący Sadowski pamięta, nie tyle my mieliśmy przygodę, co pan burmistrz Kraśnika miał przygodę, myśmy interweniowali, ale myślę, że jest dużo lepiej i bardzo się cieszę z tego powodu. Natomiast mam takie pytanie. Chciałbym dopytać o kwestię tego preliminarzu na przyszły rok, bo zapewne państwo już nad tym pracujecie. Jak wygląda kwestia środków finansowych, które przewidujecie państwo uzyskać z budżetu miasta Lublin, bo struktura właścicielska się zmieniła. Czy to będzie kwota podobna? Czy państwo macie już w ogóle jakiś obraz sytuacyjny tej kwoty? Czy państwo już myślicie o konkretnych środkach na przyszły rok? I to dwuwariantowo, bo ja wcale nie wykluczam, że Motor Lublin może awansować do wyższej ligi. Oczywiście prawdopodobieństwo dzisiaj jest mniejsze niż większe, ale pani prezes użyła słowa baraże. Zostanę przy tych play-offach, bo baraż to dodatkowy mecz, ale drużyny, która broni się przed spadkiem, z drużyną, która awansuje tutaj, chce awansować, tutaj będą rozgrywki jednak między trzecią a szóstą drużyną, czwartą i piątą, ale dobrze, niech będzie słowo baraż, w porządku. Mamy realną szansę awansować jeszcze do tych baraży i ubiegać się o trzecie premiowane awanse miejsce, więc wówczas ta kwota na pewno byłaby inna. Jeszcze mam taką prośbę, ponieważ zmienia się struktura właścicielska Lublinianki, klubu, któremu kibicuję całym sercem, prosiłbym zwrócić uwagę na lepszą współpracę między klubami, zwłaszcza w zakresie transferu zawodników i wymiany tych zawodników, bo też różnie na tym polu bywało i nie była to wina w mojej ocenie ze strony klubu z Winiawy, tylko raczej tutaj pozostawię sobie niedomówienie, ale wiem, że za sprawą pani prezes można te relacje wyprostować i zająć się nimi od znacznie lepszej strony już na samym początku. Tyle ode mnie, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Spotkamy się ze wszystkimi klubami, jak tylko się zakończy sezon, tak? Spotkamy się, budujemy nowych trenerów. Część trenerów będzie w ogóle właściwie wymieniona, tak? Część nawet będzie może i z Lublinianki u nas trenerzy. Dzieciaki tego będą tego mało u nas, więc tutaj to mówię. Nawet wczoraj mieliśmy spotkanie, przy tym, że mieliśmy spotkanie w ogóle klubów trzeciej, czwartej i w ogóle województwa, tak? I wczoraj się ktoś było spotkanie i ktoś powiedział, że pierwszy raz chyba od 30 lat w ogóle się spotkało nie wiem, 10 klubów prezesów. Tak, my się nawet nie wiem, w ogóle nie znam, ale oni się nawet nie znają. Więc to zaczyna się budować cała ta społeczność, będziemy się spotykać i będziemy się spotykać też jeśli chodzi o kluby, które są w Lublinie, tak? No bo musimy się po prostu wspierać. Oni też mają zdolnych zawodników, nie chcemy, żeby rokowali ich, nie wiem, no do Zagłębia Lublin na przykład, tak? Wszystko będziemy po prostu budowali u siebie i myślę, że naprawdę jak tylko bijemy tam łopatę w tym budynku, to będzie zupełnie inny odbiór, będzie to realne, bo no bo chwilę to mówię, kawałek placu, który jest wygładzony i dwa tydzień temu nam się zapadła koparka 2 metry w dół, tak? Geolodzy przyszli sprawdzili, okazało się, że to są takie niecki, które no ładna, tak? Po prostu koparka jest 2 metry w dół upadła. Więc jakby trochę jest jakby, jeśli chodzi o to robotę. Jeżeli pan pytał pan radny o to wsparcie, oczywiście, że liczymy na wsparcie miasta, jeżeli jesteśmy w tej drugiej lidze na podobnym poziomie, tak? Bo myślę, że to będzie taka no, duma Lublina i jakby kluby jakby nie tylko w Dziewiedzie, jak Basa, który ma większościowe udziały, tak? ale w całej Polsce są kluby, gdzie są jakby inni właściciele, tak? I miasta dokładają pieniądze, czyli jakby do... Czyli około 2 milionów złotych na tym poziomie rozgrywkowym, tak? Tak. A w przypadku wyższego poziomu rozgrywkowego? No tego jeszcze nie analizowaliśmy, tak? Trudno nam jest jakby to określić. No, będziemy się, mówię, rozmawiali i myślę, że w tym roku, gdybyśmy mieli realne możliwość awansu w tym roku, to pewnie bym już znała tą kwotę, tak? Ale jakby na razie skupiamy się na tym, że mówię, musimy się wzmocnić i w przyszłym roku liczymy na podobne wsparcie, jeśli chodzi o miasto. Dziękuję pani prezes. Myślę, że po regulacjach tych związanych z
kontraktami, ustandaryzowaniem ich, to koszty stałe będą dla klubu, mogą być niższe. Pan radny, pan przewodniczący Drost, pani przewodnicząca Rywka, pan radny Danielski i pan radny Bielak po raz trzeci. Bardzo proszę w tej kolejności. Ja chciałbym dopytać, jak wygląda to realizacja zadania inwestycyjnego, jeśli chodzi o te boiska, na jakim to jest etapie, kiedy może być jakieś ukończone, pierwsze czy drugie. No jak to po prostu wygląda? I jeszcze tak, tylko może nie pytanie, ale chciałem do kolegi tutaj zaapelować, że nie możemy rozliczać akurat prezesów czy ewentualnie trenerów za nietrafione transfery, bo to się zdarza po prostu. Panie radny, ja mówiłem do radnych i do przewodniczącego komisji. Najlepszy liga świata się zdarza, że Bejl też poszedł do Realu i jako nietrafiony, a tyle kosztował. Więcej niż cały motor, prawda? Także tutaj trudno z panem Barkińskim, tutaj w zasadzie dyrektor, pan dyrektor wyjaśnił, że zwoła wynagrodzenie musi być, no w każdym sądzie jakby wygrał rozprawę, jeśli chodzi o wynagrodzenie i w to nikt nie liczył po prostu nietrafionych transferów. Tu się z tobą zgadzam, ale tego nie można łączyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To rozumiem polemika z opinią pana radnego. Pani przewodnicząca. Ja tylko powiem, jeśli chodzi o, bo nie zapomnę, tak? Jeśli chodzi o tę inwestycję, w pierwszym planie, jakby w pierwszym etapie, który ma się zakończyć do końca września, jest 4 boiska. I te 4 boiska musimy wybudować, żeby to są 2 boiska, w ogóle w całym etapie będzie 2 boiska sztuczne i 5 boisk naturalne. Jesteśmy na etapie wyboru trawy sztucznej na te boiska. A będzie któreś podgrzewane? Tak, będzie jedno podgrzewane. Będzie jedno, nie, będą 2 podgrzewane. Zastanawialiśmy się tylko, czy zrobić 2 balony, czyli kryte, ale na tą chwilę jakby robione są kotwy przy drugim, ale planujemy jedno boisko pełnowymiarowe, które kupamy. Więc to jest pierwszy etap, a drugi etap jest chyba do końca roku 2023, czyli cały budynek. Na tą chwilę oczywiście czekamy na plan zagospodarowania, bo jakby cały budynek został, projekt został zmieniony, a został on zmieniony pod właściwie piłkarki ręczne trochę, żeby to boisko, które będzie w środku tego budynku, żeby ono było pełnowymiarowe, tak? Dlatego, że na halę Globus wchodzą siatkarze i już na tą chwilę oczywiście już są terminy do treningów umówione. Ale gdyby potrzeba była taka boiska, na przykład pełnowymiarowego boiska do treningów, to wtedy jest tam jego miejsce, tak? Czyli SMS, który też ma powstać, treningi będą odbywały się w Akademii, właśnie w tamtej Akademii. Czekamy na plan zagospodarowania, jeżeli zostanie on zaakceptowany, to wyruszamy z budowy. Dziękuję. Pan był i jest ambitny, bo najszybciej chyba to kompleks sportowy, który powstanie, jeżeli będą uwarunkowania spełnione, jeżeli chodzi o zakres planu zagospodarowania przestrzennego. Pani przewodnicząca Marytka, bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja myślę, że wszyscy w tej chwili już jesteśmy wdzięczni panu jako osobie, który podjął decyzję o zainwestowaniu w klub Motor Lublin, który przypomnę zawsze był bardzo trudnym klubem. Bez względu na to, w którym miejscu, w jakiej widzę się znajdował, bo to jest to klub, który zawsze miał swój charakter i przepotężną dumę. Ja myślę, że połączenie potencjałów pana Jakubasa, który chce ten klub wyprowadzić do klubu Lublina, i potencjału pani prezes Daniewskiej, która ma, no oszukujmy się, wybitną intuicję sportową i doskonałe rozeznanie w środowisku sportowym, da szansę, że ten klub w najbliższym czasie będzie piął się do góry, będzie odnosił kolejne sukcesy i te wątpliwości, które niektórzy z nas mieli jakiś czas temu, kiedy podejmowaliśmy decyzję, w tej chwili już zostały rozwiane i będziemy wspólnie wspierać całym sercem, całą duszą ten nasz lubelski klub po to, by sprawił, byśmy wszyscy byli z niego dumni, tak jak są dumni ci wierni kibice motoru, którzy za
zawsze są przy motorze. My też wspierają lubelski sport, bo warto. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Leszek Kaniewski. Dziękuję panie przewodniczący. Tutaj wspomniała pani przewodnicząca o kibicach. Właściwie miałem możliwość obserwowania tego pana, o którym tak się tutaj dużo mówi. I odnoszę wrażenie, że nie tylko pieniądz jakby pobudza jego sympatię do Lublina, ale też obserwowałem jego jako kibica, który tam był. Bardzo przeżywał, bo to było jego pierwsze spotkanie z kibicami za czasów, kiedy on tutaj ten motor wszedł. Ale chciałbym tutaj zapytać taką rzecz, czy tutaj korzystając z obecności pana Tadeusza Dziuby, który niejedno zdrowie zjadł na stadionach naszych i obiektach sportowych, a szczególnie na stadionie Arena. Ten teren budowania obiektów sportowych do Akademii jest bardzo zbliżony, jeśli chodzi o miejsce, podłoże, to są tereny nasypowe i tak dalej, i tak dalej. Czy wykonawca tych boisk przy LKJ-cie były jakieś konsultowane, korzystano z pomocy wyników badań geologicznych i tak dalej do Urzędu Miasta, bo to są te same tereny. Nie wiem, czy skorzystaliście i ci, którzy budują, skorzystali z doświadczenia, jakie miał tutaj Wydział Pan Tadeusz Dziuba przy budowie stadionu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani profesor. W tamtym tygodniu, tak jak mówię, byli geodeci, którzy jeszcze raz ten teren sprawdzili, znaleźli rozwiązanie, tak to mówię. To nie jest teren, który całkowicie się zapada w niektórych miejscach, tylko trafiła tak uwaga, tak? To mam zdjęcia, gdzie no, 2 metry w dół po prostu zapadła się, tak? I trzeba było wyciągnąć. To są miejsca wytyczone przez geodetów, które w jakiś specjalny sposób muszą być, nie wiem, bo będzie, że trzeba 2 metry zdjąć warstwy po prostu nad tym, nie wiem, bagnem, czy jakoś nazywa, tak jakby trudno miejsce na to tak precyzyjnie wyjaśnić, ale tak, wzięli to pod uwagę. Koszty tej inwestycji na pewno dzięki temu, a to przez to. Bo teraz jeszcze można, panie przewodniczący, bo teraz na tym. Tak, bardzo proszę. Przepraszam, mogę mi to porozmawiać. No, ale chciałbym powiedzieć, korzystając z pana, obecność pana Tadeusza. Więc teraz na tym, na etapie boisk, gdzie ta podbudowa pod te boiska i drenaże i tak dalej nie jest głęboka, to jeszcze mówię, ale przy wykorzystaniu, na przykład przy budowie pawilonu i tej hali, to wtedy ja sugerowałbym, żeby wykonawca skorzystał z już istniejących badań, bo one są wykonane za grube pieniądze. To są odwierty, które kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych. I panie Tadeusz, jeśli dobrze, nie wiem, czy ja dobrze mówię, że te odwierty są tak potrzebne i skorzystać, bo to ponieważ to jest ten sam teren. Bardzo proszę, panie dyrektorze. No myślę, że żaden projektant nie zaryzykuje bez szczegółowych badań w konkretnym miejscu, bo tam jest taki teren, że w odległości 2 metrów to już będzie duża różnica. Także no myślę, że ktoś się zajął tym projektowaniem, no to jest doświadczony, więc. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Biała, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja chciałem tutaj, bo koledzy pytali, dyskusja była na temat transferów, współpracy z klubami. Cieszę się bardzo, że pani prezes podjęła właśnie szerokie dyskusje i kontakty. I to jak najbardziej powinno być, tych młodych powinniśmy wyłapywać, ale jak będzie akademia, to problem się rozwiąże. Natomiast w kontraktach to powiadajmy sobie prawdę i szczerze, że to nie jest poziom tej linii, gdzie można kupować zawodników, którzy powiedzmy nie są sprawdzeni czy ograni. Co innego wywalwać zawodnika i go pół roku trenować i wprowadzić, bo inaczej się nie da. I tutaj nie będzie narybków nie wiadomo jak, dlatego że poziom gry w tej chwili w drugiej lidze, gdzie motor jest obecnie, grają zawodnicy, którzy grają w Ekstraklasie, więc trudno jest, żeby tutaj mówić o kontraktach z czwartej linii, bardzo byśmy chcieli, budowlany czy tam z innej drużyny, czy z sygnału. Natomiast to będzie bardzo ciężko, jedynie jak się uda pozyskać
młodzika czy 15-latka zdolnego, to będzie akademia jego pozyska i to chyba bardziej o to chodzi. I tym jest nadzieja, że musi być ciąg szkolenia odpowiedniego. Nie da się z zawodnika z okręgu zawodnika pierwszym i lokacji ludzie będą potrzebni. Także my jako miasto musimy być przygotowani, że trzeba będzie do wyższego i dołożyć tak jak w Toronie Kielce 5-6 milionów, bo jeżeli mamy mieć awans i utrzymać na poziomie w pierwszej lidze zawodników, to tyle pieniędzy trzeba będzie wyłożyć. I oczywiście będziemy musieli podejmować decyzje co do innych klubów, nie żeby te pieniądze się jednak znalazły, żeby dlaczego? Żeby się znalazły. Moje zdanie takie jest dlatego, że tam przyjdzie najwięcej kibiców i powinna być wypełniona arena. Nie może być sytuacji, że dokładamy 8 czy 10 milionów do Mosiru, bo to jest dla mnie chore, nie? I jeszcze teraz w tych poprawkach budżetowych też są tam pieniądze. Po prostu trzeba usprawnić zarządzanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Pani prezes jeszcze. Tak, to jest właśnie cel pana Jakubasa, tak? Budowanie akademii buduje właśnie po to, żeby można mieć swoich kumanów. Lubelszczyzna jest najgorzej szkolącym i tak najbardziej ubogim terenem, jeśli chodzi o zawodników, młodych zawodników, tak? My nie jesteśmy w stanie pomalić o Union Pro i 1 200 000 czy 800 czy 600 tysięcy, bo nie mamy takich zawodników. No, to ktoś mówi, że okej, rezerwy 14-0 wygrywają z Wisłą Puławą. No wygrywają, tak? A to jest okręgówka, tak? Na tą chwilę mentalnie ci chłopcy nie są jeszcze wszyscy na tyle gotowi. Oni muszą potrenować z pierwszą drużyną. Oni muszą właśnie skrzydła takiego trenera Sakanowskiego, który nauczy ich jakby no, nie spalania się na meczach. No, mieliśmy przykład, tak? Jeden z zawodników właśnie rezerw przed pierwszym składzie dostał ogromną szansę i no i tak jakby nie do końca sobie poradził, tak? Więc to wszystko to jest trening mentalny. Mamy też trenera mentalnego w klubie. Współpracujemy tak, żeby no, oni potrafili i przegrywać i wygrywać i umieć się z tego po prostu podnieść. Tak? No, z takiego hutnika trzeba było się podnieść i przyjść i wygrać z Katowicami. Tak? Więc ciężka praca, treningi mają dwa razy dziennie, czasami raz dziennie, ale mają naprawdę fajnie pokładane, z pełną analizą i trener Steganowski, i ten Ariel i Kasper Szafy z Lublina. Tak? To są jakby, no, to jest sztab trenerski, którego zaufaliśmy. Postawiony jest ten na przyszły sezon. Mają zrobić razem z Michałem takie transfery, żebyśmy mogli, żebyśmy się musieli porażać martwić, czy idziemy dalej, czy nie. Dziękuję bardzo pani prezes. No, myślę, że tutaj mamy dwa cele, krótkoterminowy i długofalowy. Krótkoterminowy to jak pani prezes określiła ten cel pierwsze, drugie miejsce w następnym sezonie rozrywkowym i długofalowy to zbudowanie właśnie tego systemu szkolenia, infrastruktury i całego tego anturażu, żeby móc w przyszłości w jakiejś części oprzeć się na wychowankach i zawodnikach i mieć te plusy chociażby finansowe, mówię o spółce w związku z tym, że posiada się takich zawodników, wychowanków. Nie widzę naszych zgłoszeń państwa radnych, pamiętam, tak? Zgłaszał się na początku pan prezes Krzysztof Jakubowski. Bardzo proszę, panie prezesie. Dziękuję za udzielenie głosu. Ja również chciałem złożyć wyrazy uznania, bo widzę tą jakość lepszą w pracy klubu. Pamiętam za poprzedniego prezesa, mówiąc eufemistycznie, nie powiedział prawdy o złożonym sprawozdaniu finansowym, za co orzekł sąd tutaj. Mam nadzieję, że pani prezes będzie udostępniać różne informacje dotyczące działalności spółki, te oczywiście, które można dla celów informowania społeczności lokalnej. Natomiast moje pytanie, mówiła pani, że prezes Jakubas przekazał, zadeklarował 5 milionów 100 tysięcy złotych, także wsparł, bo to był, że wsparł klub. I pytanie, czy w tej kwocie jest też, jeśli dobrze czytam dokumenty z KRS-u, 4 miliony 300, które prezes Jakubas
wyłożył na wykupienie akcji spółki, co wynika z umowy z miastem, czyli co oprócz tego jest 800 tysięcy, bo myślę, że tej pożyczki raczej w tych 500 nie było ujętych, tych 500 tysięcy. I pytanie, czy prezes Jakubas, jako on, czy jako większościowy udziałowiec, czy w tym roku, czy w kolejnym sezonie, bo nie wiem, jak jest budżet planowany, chociaż pewnie rocznie, czy ten udział jego jako większościowego udziałowca, to spodziewacie się Państwo, że będzie w partycypowaniu w budżecie będzie większy niż miałby być udział miasta, tak? Bo tutaj była mowa, że miasto 2 miliony miałoby rocznie, przynajmniej tak około, tak się dorzucać, czy to będzie więcej niż 2 miliony złotych rocznie od prezesa Jakubasa jako większościowego udziałowca? Na tą chwilę budżet jest, na tę chwilę, którą ja przyjęłam jakby klub, budżet było około 5,5 miliona, tak? Więc jeżeli chcemy, to jest budżet klubu drugoligowego, jeżeli chcemy awansować, na pewno będzie pan Jakubas musiał dołożyć więcej pieniędzy do tego klubu, żebyśmy mogli zrobić na tyle, żeby nam pomogło osiągnąć ten cel, tak? A odnośnie pierwszego pytania, jakby to już jest w tej kwocie całej. I ta pożyczka? Tak. A pożyczka nie, też pożyczka. Tak. Więc no, na to chwilę nie wiemy, jeszcze planujemy budżet roczny jest, tak? Więc na to chwilę nie wiemy jeszcze jaki będzie, bo dotoczą się rozmowy, jeśli chodzi o nowych zawodników, tak? Bo chcemy awansować, chcemy się wzmocnić i mówię, to są duże korzyści, które wynikają i z dopłat PZPN-u czy z Junior Pro. No nie, tak naprawdę kto się stara o awans, nie ma jakby tego Junior Pro, tak? Budujmy to nasze zaplecze po prostu od początku. Jeszcze nie wiem, jaka to będzie kwota na pewno. Tak na pewno mogę będzie też zajmował się działalnością inwestycyjną, będziemy sami starali się pozyskiwać pieniądze z działalności. Czyli nie wiadomo, czy prezes Jakubas, tam będzie partycypacja wyższa niż miasta, czy niższa? Nie no, na pewno będzie wyższa. Na pewno wyższa. Dziękuję. Na pewno. Dziękuję bardzo. No, jakby logika funkcjonowania spółki w tym momencie wymusza, no bo za długi również i straty ponosi przede wszystkim główny akcjonariusz, tak? On się wtedy umarza akcje na przykład, tak? Więc no, siłą rzeczy tutaj pan prezes Jakubas, który posiada większościowy pakiet akcji, jest też zainteresowany, żeby funkcjonowanie spółki było płynne również pod względem finansowym. Dobrze, rozumiem, że wyczerpaliśmy temat. Mam nadzieję, że nie panią prezes naszymi pytaniami i byśmy zakończyli ten punkt. Pozostał punkt wcześniej piąty, obecnie szósty, czyli sprawy wniesione. Bardzo proszę, w kolejności zgłoszeń pan przewodniczący Drost. Chciałem wykorzystać obecność pana dyrektora i spytać, jak to jest, że przetarg, który był ogłoszony na boisko Wysokich Lotów, ma być unieważniony. Jak to jest, że urzędnik nie potrafił wymierzyć po prostu wielkości boiska, a nawet nie musiał mierzyć. Wystarczy, jakby wykorzystał po prostu dokumentację z budowy tego boiska kilkanaście lat temu. I bo to naprawdę jest bulwersujące, że z powodu urzędnika cały przetarg, czy trzeba było wydać pieniądze też na przygotowanie tego, po prostu jest takie zaniedbanie i prosiłbym, bo nie wiem jakie wyjaśnienie jest, także prosiłbym pana dyrektora o wyjaśnienie tej sytuacji i co dalej będzie. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Więc rzeczywiście projektant popełnił błąd. Innego wyjścia nie było. Przetarg trzeba było unieważnić. Taka opinia była prawników, więc teraz jak najszybciej będzie przetarg powtórzony. Ale to projektant popełnił błąd? Tak. To mam pytanie, panie dyrektorze. Czy skorzystaliśmy z możliwości odszkodowania z komisji OC? No, to będzie zależało, jaka opinia prawna będzie. Rozumiem. Dziękuję. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Naprawdę, panie przewodniczący, no ja nie usłyszałem odpowiedzi na pytanie, dlaczego urzędnik nie był w stanie wymierzyć boiska. Czy to przekracza jego możliwości, nie wiem, intelektualne? Rozumiem, że to projektant, który nie był pracownikiem urzędu. Ja wiem, że to też był urzędniczy. Bardzo proszę, panie dyrektorze. No, za projekt odpowiada zgodnie z prawem projektant, więc jeżeli projektant cały czas w odpowiedziach popełniał błędy, to trudno projektanta, że tak powiem, korygować. Nie? No, na to zwrócimy uwagę teraz już w następnej naszej procedurze. Dziękuję bardzo. Taka moja sugestia. Wszyscy projektanci są zobowiązani zgodnie z prawem posiadanie polisy OC i w sytuacjach ewidentnych błędów projektowych zamawiający ma prawo ubiegać się o odszkodowanie wynikające z poniesionych strat. Bardzo proszę, panu przewodniczący. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam taką sprawę, którą chciałbym poruszyć i rozpocząć właściwie może dyskusję na ten temat. Otóż po awansie siatkarzy do najwyższej klasy cyrkowej oraz fakt, że koszykarki grają na naszej starej hali sportowej, to powoduje, że w tej chwili w Lublinie mamy cztery zespoły najwyższej klasy rozrywkowej. A co się z tym wiąże? Wszystkie te drużyny miałyby chęć grać i trenować na hali z prawdziwego zdarzenia. Dlatego też poddaję pod rozwagę pani skarbnik, panu dyrektorowi Kosowskiemu, który mnie słucha, i panu dyrektorowi Dziubie, i nam wszystkim, żebyśmy podjęli jakąś inicjatywę albo zwrócili się do pana prezydenta może o rozważenie budowy nowej hali. Nie udało mi się przez 10 lat ostatnich wybudować klimatyzacji tej hali. Mi się pewnie nie uda. To zaoszczędziliśmy, panie przewodniczący. Zaoszczędziliśmy nawet niekamienny wodowód. Zaoszczędziliśmy 2-3 miliony na projekt budowy nowej hali. Dlatego też apeluję, zwracam się do nas samych, do państwa radnych, do pana przewodniczącego, żeby ten temat jakby nie szedł na dalszy plan, ponieważ to są cztery drużyny najwyższej klasie rozrywkowej. Rozmawiamy o stadionie żużlowym tutaj i owszem, ale pamiętajmy, że masowość uczestniczenia przez praktycznie 3/4 roku to jest hala sportowa i rozgrywki sportowe w Lidze. Ja myślę, że raczej jestem przekonany, że po awansie do Ligi Siatkówki część kibiców, znaczna część kibiców zmieni swój sentyment czy wreszcie ujawni swój sentyment, bo ma drużynę na wielkim poziomie i będzie chodzić na mecze siatkówki. Ja również nigdy nie byłem na meczu siatkówki wysokiej rangi. No teraz jako kibic na pewno zacznę chodzić, ale takich sympatyków siatkówki to myślę, że będzie to bardzo popularna dyscyplina i dlatego też zgłaszam już teraz, że myślmy o budowie nowej hali sportowej z prawdziwego zdarzenia, bo wydaje mi się, że jesteśmy jednym chyba już z nielicznych miast wojewódzkich, gdzie hali sportowej z prawdziwego zdarzenia niestety nie ma. Także składam tutaj oficjalną prośbę do państwa, żebyśmy zainicjowali budowę nowej hali sportowej. Ona nie będzie kosztować 200 milionów złotych, ale na pewno przydałaby się ta hala ze wszechmiar. Bo mamy teraz rokę, gdzie mają trenować drużyny. Która drużyn ma być priorytetem? Czy będą to układy prezesowskie, czy koleżeńskie, czy inne, żeby podzielić ten szczupły czas, gdzie mają trenować poszczególne zespoły. Trudna to sytuacja, dlatego też jeszcze raz podkreślam i ponawiam prośbę do nas wszystkich. Zacznijmy myśleć o hali sportowej z klimatyzacją. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że już w tej chwili inne się nie projektuje. Bardzo proszę, pan radny.
Panie Przewodniczący, ja tak przysłuchuję się, oczywiście nie mam nic do wychali, ale no, patrząc na Kraków, na Łódź, Gdańsk, gdzie są kale naprawdę potężnie wybudowane, trasa dobrze, trzeba no, może zacząć, Panie Leszku, Pan już tyle lat radzi. To o tym myśli wcześniej, a teraz to będziemy stawiać już lotu, czyli trzymajmy tego. Zaczniemy się rozgrabiać na następne hale, no to w końcu nic nie powstawia. Ja już tak czuję, że Pan zaraz powie, że trzeba prezydera do prezydenta. To już Pana już to widzę. Tak chciałem to uczynić. No właśnie, no to się znamy. No, ja poprę ten prezydera, ale zdroworozsądkowo, to bliżej do, no szczerze, no chociaż proszę krótko grałem, może nie jest, nie widać tego. Rumieniance. Zresztą rozmawialiśmy o tym. I bardzo jest na serce za koszykówką, ale tak większa część serca jest jednak, żeby został się zaproszał. To nie jest tam już lowy czas, bo mówiliśmy o tym taki obiekt zadaszony, że tak powiem. Obiekt sportowy zadaszony. Ale no tam no, niestety chyba akurat nie da się zorganizować mecz. Pan jest Pan mnie spotyka, będąc rzadko na imprezach, bo pan nie rzadko, na różnych imprezach, że praktycznie jestem na karmie. Czy to koszykówka, czy to siatkówką. Ale nie pan, bo nasz urząd pana nie. A nie byłem, ale jestem usprawiedliwiony, nie byłem. Natomiast oglądałem go w telewizji. Natomiast jeśli, przepraszam panie przewodniczący, jeszcze odpowiem. Otóż panie radny Zbyszku, jeśli pan chce znać moje zaangażowanie w halę sportową Globus, ale na czas, ale ja nie, bardzo duże. Ale ja nie potwierdzę pana zaangażowanie, bo jak mieli taki obiekt rugby kubaturowy jak Erdo Arena Gdańska. Przyłożyłem swoją działalność w kwestii hali Globus, o czym poświadczy pana były prezydent Krzysztof Pruszkowski i Marian Drawko. Jeździłem z nimi po różnych instytucjach, również do Warszawy. Bardzo się angażowałem w budowę hali Globus. A ja nie. I to nie mogłem jednego przeforsować, żeby nie robić lodowiska, tylko żeby hala była sportowa. Tego by się nie udało robić. Dlaczego? Dlatego, że Warszawa dodała jakieś środki pod warunkiem, że będzie do funkcji. Ja powiem panie Leszku, że ja wiedziałem, mój prezydent, nie mój prezydent, ja nie mój lubię. Kropka. Dobrze, to jak to korespondencyjnie panowie radni, bo nie tylko w infrastrukturze sportowej mamy problemy, ale też już następna komisja czeka. Ale panie przewodniczący, do tego teraz chciałem faktycznie...